Hej kochani, w dzisiejszym filmie, jak widzicie po tytule, będziemy otwierać ściemniany kalendarz swarowski. Dlaczego jest ściemniany, jeżeli mnie śledzicie na Instagramie, a polecam wam, żebyście mnie śledzili na Instagramie, bo tam dzieje się moje codzienne życie i wszystko na bieżąco. Kupiłam na Allegro, stawię wam link na dole, jeżeli będziecie mieli ochotę, bo może okaże się to hitem, niekoniecznie hitem. Kalendarz, który był tytułowany jako swarowski i byłam przekonana, że to jest kalendarz swarowskiego. Kupiłam go bez namysłu i przyszło mi wczoraj coś takiego w folii. I tutaj mamy zawartość tego kalendarza i tu mamy rachunek. Rachunek 82 zł. 8 zł Poczta Polska, przesyłka 74 zł. Biżuteria. Byłam przekonana, że kupuję kalendarz swarowskiego, że trafiło mi się, wiecie, jak ślepej kurze, złote jajo i że będę mieć super kalendarz, a jest to coś takiego, czyli takie trochę DIY i miejsce na, żeby wrzucić sobie po prostu tutaj wasze charmsy i po prostu biżuterię Swarowskiego. Czy to jest oficjalna biżuteria Swarowskiego? Nie wydaje mi się, chociaż na aukcji jest napisane, że jest. Na aukcji jest również napisane, co doczytałam po czasie, mądra ja, że może się zawartość różnić. No i co? I zobaczymy, czy to było warte 74 zł. Może jest warte, może warto kupić na Allegro właśnie taki kalendarz, który ktoś sobie tam zrobił. Widziałam, że było tam 25 sztuk. No i co? Myślę, że takiego kalendarza jeszcze nie widzieliście i ja też nie widziałam, więc zaczynamy. Myślę, że będę po prostu losować z tego worka i będziemy oglądać, co tu jest. Zamiast wkładać do tych okienek, nie ma to jakby sensu, możecie sobie wyobrazić, że tutaj włożyłam. A tak to po prostu będę losować i oceniać tą zawartość. Także zaczynamy. Witam wszystkich, którzy są ze mną na premierze. Fajnie, że jesteście, jestem z wami w komentarzach, rozmawiamy, komentujemy na żywo. No i mam nadzieję, że dobrze się tam bawimy, bo premiery prowadzę od zeszłego roku i są super. Jeżeli lubicie serię z kalendarzami adwentowymi, pamiętajcie o kciuku do góry, bo będę mieć dla was mnóstwo kalendarzy. Będą kalendarze zarówno te drogie, typu Body Shop, Rituals, Look Fantastic, MAC, będą takie kalendarze, ale będą też kalendarze tańsze, będą kalendarze Technik, będą kalendarze bardziej dostępne dla młodych dziewczyn. Będzie też kalendarz dla dzieci jeden. No i zobaczymy, co przyszłość przyniesie, bo dopiero mamy wrzesień, a kalendarze już w pełni. Także kochani, zaczynamy i losujemy pierwszą rzecz. Pierwsza rzecz to jest charms. Jeżeli to jest srebro, no to powiedziałabym, że na dłuższą metę się to pewnie będzie opłacać, no bo będziemy mieć sporo srebra za w takiej cenie. Może ktoś też się pokusi. Nie mam pojęcia, czy to jest srebro. Ciężko mi to ocenić. Wydaje mi się, że nie, ale mogę się mylić. To jest pierwsza rzecz, numer jeden. Zobaczymy, czy będzie faktycznie 24 sztuki. Kolejna rzecz to są kolczyki, które są okropne. Nawet mi się nie chce ich wypakowywać, bo to nie jest totalnie mój styl. Nie, no dobra, wypakuję, zrobię to dla was. Ale nie, 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 nie. Kojarzy mi się to z latami 80. Nie, nie, nie mój styl. Chowam je z powrotem. Może ktoś inny się pokusi. Kolejna rzecz to kryształek. Jestem ciekawa, czy to jest naprawdę swarowski. Zaraz w ogóle wrócę do tej aukcji, słuchajcie, bo muszę... Teraz mamy trójkę. Bo muszę zobaczyć, co tam piszą. To jest kryształek. To może być swarowski, nie wiem. Nie wygląda to na plastik. Raczej to wygląda właśnie jak szkło. Ładnie się błyszczy. Przezroczysty. Czekajcie, wrócę jeszcze do tej aukcji i doczytamy, co tutaj nam mówili. Ale byłam zła, jak to wczoraj przyszła. Byłam przekonana, że to przyjdzie w pudełku, że będzie podpisane Swarowski. Po prostu byłam naiwna i nie doczytałam aukcji. Wiecie, tak też się zdarza. Kupowałam tyle kalendarzy, że wiecie, przeoczyłam ten fakt. Okej. Okay. Kalendarz adwentowy Swarowski, 24 elementy. Hit! Uwaga, hit! I mamy takie zdjęcie. I byłam przekonana po prostu, że to jest zdjęcie od producenta. Zobaczcie. Naprawdę, byłam przekonana. Można zawiesić na drzwiach lub ścianach. Kolorowy świąteczny projekt. To jest projekt DIY. 24 indywidualne kieszenie. Każda kieszeń zawiera biżuterię. Część biżuterii ozdobna jest kryształami Swarowski. Część! Część! To jest właśnie ten myk. To jest to, co powinnam była doczytać. Zawartość biżuterii każdego kalendarza może się różnić. Zdjęcie w ogłoszeniu. Czy to jest ogłoszenie? To jest aukcja. Ma charakter poglądowy. Wszystkie kalendarze zawierają świąteczną bransoletę i inne elementy. Stan nowy, powystawowy. Widzicie, co leżało na wystawie? Czy w magazynie? Dlatego oferowana cena jest promocyjna. Oryginalne opakowanie, brak śladów użytkowania, kompletny towar wysyłany losowo. Gwarancja 30 dni. Z Mińska Mazowieckiego. Pozdrawiam panią. Pozdrawiam właścicieli firmy. Dobra, mamy 3 dni za sobą. Raz, dwa, trzy, tak na pewno. I mamy czwarty dzień, czyli kolejny charms. Ciekawa jestem, co jest naprawdę Swarowskiego, a co nie. Powinno to być podpisane chyba. Kolejny jest kryształ taki.
No i nie, gdzie jest ta bransoleta? Może bym nawlekała już na tą bransoletę i sobie to ocenimy. Mam bransoletę, dzień 5. Wylosowałam piękną bransoletę stylizowaną na Pandorę. Pandora to nie jest. Zobaczymy, jak to się będzie miało i czy w ogóle... Dobrze, taka bransoleta. Podobna do Pandory, ale Pandora to nie jest. Po czym wiemy? Wiemy przede wszystkim po łańcuszku, jest lekki. A po drugie wiemy po zapięciu, jest tandetne. Zapięcia Pandory są bardzo solidne i na pewno tak nie wyglądają, to jest jak zabawka. Okej, dopniemy się, ale pewnie jak napakujemy charmsów, to się nie dopniemy. To co, ładujemy charmsy po kolei, te, które wylosowałam tutaj w kalendarzu. O, tutaj nawet możemy coś nakręcać. Aha, czy to się w ogóle zmieści? Ale kit, to się tu nie mieści, słuchajcie. Czyli już wiemy, że to jest totalna podróba Pandory i Swarovskiego. Charms się nie mieści na bransoletkę z charmsami. Kolejny charms jest zielony. Wiecie, przynajmniej kolorystyka jest udana. Czerwony, zielony mamy praktycznie święta. Nie, no wiecie, no w takiej cenie taka biżuteria, myślę, że nie jest źle. Nie wiem już, który mamy dzień. Lecimy dalej. Mamy pieska. Uwaga, mamy pieska. Ja bym to nazwała bardziej, że to jest... Mogli napisać, że to jest Pandora. Ala Pandora. Pies. Mamy psa. Taki pies. Pies, świąteczny pies. Czy on się tu zmieści? Zmieścił się. Także kochani, pośmiejemy się przynajmniej trochę. Musiałam Wam to nagrać, zresztą zadecydowaliście, jeszcze się upewnię, na Instagramie, na Instastory, że chcecie zobaczyć ten ściemniany kalendarz. Ściemniany, podrabiany, jakby zwał jak zwał, już patrzę. Uwaga, 81% chciało unboxing tego kalendarza, więc jest. Kolczyki cudownej urody, pięknie oprawione. Nie moja bajka. Odkładam, może komuś oddam, może ktoś inny będzie chciał. Dalej mamy kolczyki kolejne. Pokażę Wam w opakowaniu, żebyście wiedzieli, jakie to są. Część biżuterii może być Swarovski. Dobra, nie? Mamy naszyjnik. Kojarzy mi się to trochę z kalendarzem z HM-u, pamiętacie? Z biżuterią, tylko tam było tak bardziej świątecznie jeszcze. O, mamy brylant, mamy diament. Szkoda, że tu Wam nie mówię numerków. Świeci się, coś dla sroki. Nie jest brzydki ten, naprawdę nie brzydki jest ten łańcuszek, ale chyba on srebrny nie jest, zresztą tu nie ma żadnej próby wybitej, więc podejrzewam, że srebro to nie jest. Kolejny charms jest taki sam, no kurczę, lipa trochę z tymi charmsami. Zobaczymy, jak ta bransoletka będzie wyglądała w efekcie. Także myślę, że to jest takie trochę China DIY kalendar. Kolejny charms jest znowu czerwony, znowu nawlekam. Strasznie lekka jest ta bransoletka. To jak ktoś ma Pandorę, to wie, że ona lekka nie jest. Dalej mamy charms z serduszkiem. Ten wszedł, ten się zmieścił. Dalej mamy charms znowu taki ażurowy, z kwiatami, które nie wiem, czy mają wspólnego ze świętami. I zobaczymy, czy zmieści się na bransoletkę. Nie, on się też nie mieści. Czyli te ażurowe, te takie wytłaczane się nie mieszczą. Mieszczą się tylko i wyłącznie swarovskie, które nie wiemy, czy są swarovskimi. Znowu dwa takie same. Aż mi głupio, że nagrywam ten film. Mogłam nagrywać jakikolwiek inny kosmetyczny kalendarz. Mieć tutaj, wiecie, fajne kosmetyki, coś o nich pogadać, posłoczować. A tutaj takie coś. Taka lipa, lipstick. Co my tu dalej mamy? Jeszcze kilka przedmiotów jest. Dalej jest bałwan. No, pierwsza rzecz świąteczna, bo pies świąteczny nie był. Tak. Dalej mamy kolejny charms, który nie wiem, czy się zmieści. Ten się zmieścił, więc o dziwo. Kurczę, spróbuję, może to jednak wejdą. No nie, nie wchodzi. Za nic. Nie, nie mieszczą się. Także wiecie, taka naprawdę podrabiana Pandora, która się nie mieści na bransoletkę. Dalej mamy kolejny kryształek. Dalej mamy kolczyki. Pamiętam ten krój. Przed paru lat znowu. Taka trochę niemodna biżuteria. O, takie. No takie bym może jeszcze założyła. Ja wiem, może. Takie. Dalej mamy naszyjnik. Drugi naszyjnik. Zboczko, ale nadal nie wierzę, że to jest srebro. Taki, no ładny jest. Nie ma próby. Nie jest to srebro. W ogóle bałabym się założyć tą bransoletkę, bo mam uczulenie i muszę mieć srebro, albo złoto, albo stal. Dalej mam coś bardzo dziwnego, kolczyki takie a la korony. Mam jeszcze dwie pary kolczyków i mam dwie pary identycznych kolczyków. Uwaga, diamenty, nadchodzą diamenty. Diamenty takie. I diamenty takie same. Także, kochani, trochę beznadziejnie. To był kalendarz podróbka Swarovsko Pandora. To był kalendarz podróbka.
Nie mogę tego zapiąć. Podróbka Swarovski Pandora. Ciężko się zapina. I zrobił się mały rozmiar. Dam córce do zabawy. Mam nadzieję, że to się nie otworzy samo. Cóż mogę powiedzieć? Jestem zawiedziona. Powiem Wam, że jestem zawiedziona. Chociaż w tej cenie może nie jest tak źle, bo mamy tutaj ten kalendarz. Może to taki bardziej... No nie wiem w sumie, dla kogo miałby być to kalendarz. Napiszcie na premierze, dla kogo mógłby być to kalendarz. Czy dla młodzieży? Myślę, że młodzież jest już na tyle świadoma, że sobie kupić coś fajnego. W tej cenie naprawdę można kupić jedną fajną rzecz z biżuterii. Taką fajną, oryginalną, naprawdę. Wiecie, Swarovski. Kalendarz jest zabawny, ale to jest taki trochę z Chińczyka, z bazaru. Bransoletka, no z daleka można by powiedzieć, że jest to pan. Mam Pandorę, mam Pandorę! Ale Pandora to nie jest. Swarovski nie wiem, czy to jest, ale srebro to na pewno nie jest. Nie, uważam, że to nie jest srebro, ponieważ... Zresztą nawet na aukcji nie było nic napisane, żeby to było srebro, więc jest to po prostu sztuczna biżuteria. No nic, kochani, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym kalendarzu. Jestem troszkę zawiedziona, bardzo zawiedziona, bo naprawdę chciałam otworzyć kalendarz Swarovski. To był kalendarz numer 2. Kalendarz numer 3 będzie już na pewno kosmetyczny, nie bójcie się. I co? I widzimy się w kolejnym filmie. Napiszcie mi, co sądzicie. Dziękuję Wam serdecznie za premierę. Sorry, że taki trochę nie wypał. Jeżeli chcecie, żebym przetestowała kalendarz z HM-u, może w tym roku również będzie z biżuterią, dajcie mi znać, czy również mam go kupić i otwierać, czy olać go i wiecie, i skupić się tylko na kosmetykach. No i widzimy się w kolejnym. Całą playlistę kalendarzy z zeszłego roku, czyli ponad 30 kalendarzy, macie w linku poniżej. Jest kalendarze adwentowe 2018. Powstała też nowa playlista kalendarze adwentowe 2019. Na razie mamy tylko dwa filmy, ale wiecie. No i tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Dzięki, że byliście. Do zobaczenia. Pa!